ONET24, Marcin Zawada, zapraszam. Tysiące syryjskich rebeliantów i cywilów, w tym członków rodzin bojowników, wciąż czeka na ewakuację z ostatnio okupowanej przez rebeliantów części Aleppo. Zła pogoda utrudnia końcową fazę operacji. Jedno z islamistycznych ugrupowań rebelianckich poinformowało, że w Aleppo pozostało jeszcze dużo ludzi, ale trudno jest ocenić ile dokładnie. W mieście spadł śnieg, a ludzie przy minusowych temperaturach oczekują na ewakuację. W mediach społecznościowych widać zdjęcia rodzin stłoczonych wokół ognisk w skrajnie trudnych warunkach pogodowych przy opadach śniegu i deszczu ze śniegiem. Są w scenogramach, podobno liczyli głosy, ale problem w tym, że nie było ich na sali. Poseł PSL i posłanka KUKIS 15 zaprzeczają, jakoby byli sekretarzami podczas piątkowego głosowania nad budżetem. Opozycja żąda dymisji marszałka Sejmu. Krystian Jeruba stwierdzi, że na salę kolumnową wszedł tylko na półtorej minuty. Elżbieta Borowska dodaje, że głosów też nie liczyła. To kolejny argument dla opozycji, że głosowanie nad budżetem mogło być nieważne, a kworum nie było. Wczoraj marszałek Marek Kuchciński zapewniał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dzisiaj tłum Wyjaśnia, że dwoje wyznaczonych sekretarzy nie stawiło się. Narasta konflikt między środowiskiem sędziowskim a ministrem sprawiedliwości. Sędziowie zapowiadają, że będą ignorować wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny w składzie niezgodnym z konstytucją, a minister grozi konsekwencjami. Przedstawiciele środowiska sędziowskiego tłumaczą, że nie mogą przejść do porządku dziennego nad dopuszczeniem do orzekania trzech sędziów, których status jest dyskusyjny. Dlatego zapowiadają ignorowanie wyroków Trybunału, które zapadną w składzie sprzecznym z Konstytucją. Z kolei Minister Sprawiedliwości zapowiada odpowiedzialność dyscyplinarną i konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem prawa. Liczba śmiertelnych ofiar zatrucia metanolem w Irkucku w Rosji wzrosła do 71. Wszyscy napili się alkoholizowanego płynu do kąpieli o nazwie Bojarysznik. Pierwsze przypadki zatrucia metanolem odnotowano w nocy z 17 na 18 grudnia. Lekarze wyjaśnili, że chorzy wypili preparat, który zawierał silnie trujący metanol. Bojarysznik był dość popularnym środkiem zastępczym dla osób uzależnionych, którym nie starczało pieniędzy na wódkę. W Irkucku obowiązuje stan nadzwyczajny. W szpitalach wciąż przebywa kilkudziesięciu pacjentów w z objawami zatrucia metanolem. Teraz to wszystko na 24. Dziękuję za uwagę.